Totalny chaos, zamieszanie i walka z czasem na stacji metra Wilanowska i przed stacją. Najgorzej było tuż po wypadku, gdy metro przestało jeździć w kierunku centrum. Morze ludzi próbowało wydostać się ze stacji. Wyglądało naprawdę strasznie, ja nie wiedziałam, co się dzieje, powiem szczerze. Trudna taka sytuacja do opanowania, prawda? Bardzo trudna. Pracownicy metra byli bezradni, pasażerowie zagubieni. Wszystko przez brak wiadomości, jakiejkolwiek. W punkt informacji zamienił się kiosk przy wyjściu z metra. Co mogłem, to pomogłem. A co pan mówił? No, starałem się udzielić ludziom informacji, jakim tramwajem, dokąd ewentualnie, gdzie się przesiąść, czy dojść może lepiej będzie. Sytuacja najbardziej zaskoczyła jednak miasto, które nie potrafiło szybko przygotować komunikacji zastępczej. Nie potrafiło albo nie było po prostu w stanie. Żadnych wolnych wozów w rezerwie. W zajezdniach MZ-a nie było ani jednego autobusu, który mógłby wyjechać na trasę i do którego mogliby przesiąść się pasażerowie z metra. Autobusy do obsługi linii zastępczych za metro musiały być ściągane z ulic, z linii już kursujących. Organizacja 40 autobusów na linię zastępczą trwała godzinę. W tym czasie dojazd z Mokotowa do centrum zamienił się w horror, o czym piszą na stronie tvnwarszawa.pl internauci. Brak komunikatów, brak organizacji, żenada z żalem. Nasze miasto jest mało elastyczne, nie ma planów B na wypadek sytuacji niecodziennej. Ludzie po przejściu 20 metrów, po wyjściu z wagonu utykają w korku i czekają do 40 minut, żeby dostać się do tramwaju. Masakra, napisał spóźniony. Spóźnionych było dzisiaj tysiące. Już pół godziny mam spóźnienia. Kilkadziesiąt minut po wypadku metro zaczęło jeździć wahadłowo między Politechniką a Służewcem. Wszystko wróciło do normy po 3 godzinach. Sytuacja jednak normalna nie jest, bo Warszawa cały czas nie jest przygotowana na sytuacje awaryjne. Łukasz Wieczorek, TVN Warszawa.